No, tutaj na Saskiej ciągle te karetki jeżdżą po pogotowie. Po co one dzią mordę przed samą stacją? No po co? Czemu to służy? No sobie włączę na te, nie wiem, 200 metrów. Służy, żeby ludzie się rozstąpili i samochody, a tutaj ruch to żaden jest na tej Saskiej. No właśnie, no gdyby rzeczywiście był na jakiś post. To znaczy nie, no dzisiaj jest, wczoraj Boże Ciało, dzisiaj jest jakiś piątek pomiędzy i tych świąt jest tyle, że... Ale rano jak czekałam na 105, to po drugiej stronie jezdni, no czyli wiesz, no w kierunku z Warszawy, to był spory ruch. Spory ruch, no bo to wiesz, jeszcze ludzie też jechali na Wiochę. No na pewno, no, tam się działo. Od wsi do wsi szerzymy dziś Jehowy słowa treść po wsiach i miastach. Także więc, jakby tak się te mohery dowiedziały, co ty śpiewasz, jaką to pieśń o Królestwie Bożym, o głoszeniu, to by tylko zębami zgrzytały, bo to wszystko to kanciarze, do sklepu o kanciarze. A ty wiesz, jak wracam, to jest 105, no i tak jakoś na światło się czekało, patrzę, no jedzie ten samochód policyjny, no. No i z tym młodzież siedzi, taki fajny chłopak, no on do mnie puścił oko, tak sobie, no wiesz, przez tą szybę, ja zrobiłam minę na zasadzie, co on tam robi. Słuchaj, i tak żeśmy sobie bezsłownie gestami pogadały. No słuchaj, no pyszne, w ogóle było to pyszne, no pokazał, prawda, że tak, no niby nie wie, o co chodzi i tak dalej, no w ogóle, słuchaj, no chłopak miał na to... No jak on dawno w kościele katolickim nie była, widział, że ty wróciłaś akurat ze mszy, to akurat pomachał do ciebie. Słuchaj, jak mi się chłopak poprawi. I ja mu tak, wiesz, no odchyliłam. No. I tak jakby posłałam całusza, tak mi wybuchnęła, ale no. Chłopakom podobał, bo była dziewczyna, to widocznie wiesz, no tam. No w wozie policyjnym coś może ukradł ze sklepu i tak go wieźli. Na rozmowę, na komisarię. Bo ona taka, wiesz, tak poprzybulona, ale on to miał taką fantazję, że nie przypuszczała. Widzisz, mi się na koniec. No, Warszawa, duża Wiocha, przecież tutaj ci nie popuszczą, wiesz. Musisz, wiesz, karę zapłacić, jak coś zezwędziłaś ze sklepu. A w sklepie w Oszą jakiś ojciec z synkiem, no synka ma na wózku, do synka mówi: ja nie chcę być złodziejem, ten ojciec mówi, bo ten synek pewnie go podpuszczał: tato, weźmy to, tato, weźmy tamto. No i ten tato się zdenerwował, mówi: synku, ja nie chcę być złodziejem, i tak mu podpowiedział, że ajajaj. Jak były małe i tam ajajaj. Miał firmę, to oni ten, do tego sklepu... Po co zaraz złodziejem? No. Do tego takiego marketu dla właścicieli firmy. No. Tam cash and carry, czy jakoś tak. No i słuchaj, ten na chory, no przecież to był jeszcze taki, no minie 10 lat w każdym bądź razie. Hej, to towarzystwo, no przecież ja tam nie byłam, to patrzyli ten kąt ze słodyczami. Słuchaj, pozdzierali banderole, że to małe, to się schowali w kącie. Tak. I się po prostu tam objadali. Objadali się, no. Ale popatrz, nikt ich tego nie uczył, jakie to myślę. No.